Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Szanowni widzowie, witam serdecznie. Gościmy dzisiaj pana doktora Franza Enzmana, specjalistę w dziedzinie medycyny mitochondrialnej. Serdecznie witamy w Polsce, panie doktorze. Moje pierwsze pytanie brzmi, co to jest medycyna mitochondrialna? Dlaczego ostatnio tak dużo o niej mówimy? Dlaczego to takie istotne? Naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od tego, że mitochondria pełnią niezwykle istotną rolę w komórce. Są to niezwykle ważne organelle, ponieważ odpowiadają za zaopatrywanie każdej komórki naszego ciała w energię. Wcześniej uważano, że wszystkie dysfunkcje mitochondriów są tylko i wyłącznie dziedziczone i może to się objawiać problemami ze wzrokiem, nawet ślepotą, problemami ze słuchem, głuchotą, zaburzonym funkcjonowaniem serca czy mózgu. Dzięki odkryciu Rolfa Lufta w 1962 roku wiemy, że dysfunkcje mitochondrialne, mitochondriapatie, mogą być również nabyte. Oznacza to, że obciążone mitochondria, nieprawidłowo funkcjonujące, są przyczyną powstawania wielu współczesnych chorób, które nazywamy cywilizacyjnymi. Są nimi cukrzyca, choroba Parkinsona, demencja czy choroba Alzheimera. Długie lata trwało, zanim zrozumiano, jak ważną rolę w naszym organizmie odgrywają właśnie mitochondria. To one, a nie jądro komórkowe, mają decydujące znaczenie dla funkcjonowania każdej komórki. Nie jądro komórki, tylko właśnie mitochondria. To one decydują o życiu i śmierci komórki. Dlatego tak ważna jest ochrona sprawnych mitochondriów oraz, jeśli ulegają one uszkodzeniom, ich aktywowanie. Ta wiedza otwiera przed nami bardzo szerokie medyczne możliwości, praktycznie we wszystkich jednostkach chorobowych. Na tym opiera się medycyna mitochondrialna, na zastosowaniu prostych rozwiązań chroniących oraz aktywujących mitochondria, czyli na stosowaniu substancji mitochondrialnych, które nazywamy również mitoceutykami. Przyjmowanie substancji mitochondrialnych przynosi nad wyraz dobre efekty leczenia. Pod jednym warunkiem – muszą być one właściwie stosowane. Stąd stała koncepcja medycyny mitochondrialnej opiera się z jednej strony na bardzo solidnej bazie badawczej, z drugiej zaś na szczegółowej diagnostyce. Dzięki temu wiemy, jak optymalnie stosować substancje mitochondrialne. Co niezwykle istotne, wszystkie te substancje muszą być bardzo wysokiej czystości i w odpowiednio wysokich dawkach. Wówczas można oczekiwać, że po około 3-4 tygodniach ich stosowania mitochondria są prawidłowo chronione i aktywowane. To, jak już wspomniałem, jest dość nowa dziedzina medycyny, odkryta w 1962 roku. W Warszawie również prowadzonych jest szereg istotnych badań w tej dziedzinie. Tak dla przykładu, pierwsze badania w Warszawie były prowadzone w 1966 roku we współpracy z profesorem Giorgio Lenac właśnie w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, mamy już rok 2015 i mnóstwo pytań dotyczących medycyny mitochondrialnej jest jeszcze otwartych. Nas w głównej mierze interesuje zakres profilaktyki i terapii. Podsumowując, jest to rzeczywiście bardzo istotny i niezwykle aktualny temat. Przy czym należy zauważyć, że w ramach medycyny mitochondrialnej stosujemy substancje, których nie można opatentować, dlatego przemysł farmaceutyczny w szerokim tego słowa znaczeniu nie jest tym tematem jakoś szczególnie zainteresowany. Mówił pan o tym, że najważniejsze w komórce są mitochondria. Czy możemy precyzyjniej określić, jaką funkcję spełniają mitochondria w ludzkim organizmie? Dlaczego są tak istotne? Początkowo uważano, że mitochondria odpowiadają za dostarczanie energii do komórki. Dokładnie odpowiadają one za dzienną produkcję energii w postaci ATP, to znaczy produkują codziennie mniej więcej ilość energii porównywalną z masą naszego ciała. To jest około 60, 70, 80 kg i więcej. Dochodzi w nich do tworzenia wyższej energii niż na Słońcu. To niewyobrażalne, jak ogromna energia jest w nich wytwarzana. Tworzenie energii to pierwsza z funkcji mitochondriów. Druga to ich komunikowanie się z mózgiem, a w zasadzie z podwzgórzem, a mianowicie jakie zapotrzebowanie na energię mają poszczególne organy. Tutaj oczywiście mówimy o energii, która jest pozyskiwana z pożywienia i przetwarzana na energię komórkową. Z drugiej strony mitochondria za pomocą calcium signaling sygnalizują wszystkim organom ich zadania, dlatego są one tak istotne.
Już wcześniej wspominałem, mitochondria decydują o życiu i śmierci danej komórki. Zaobserwowano na przykład, że komórka nowotworowa, która jest nieśmiertelna, dlatego właśnie jest nieśmiertelna, ponieważ wyłącza swoje mitochondria. Stąd jedna z hipotez, która mówi, że należy mitochondria komórek nowotworowych aktywować, włączyć. Również w przypadku cukrzycy typu drugiego aktywowanie, włączenie mitochondriów oznacza bezwzględne liczenie kalorii, niestosowanie cukru oraz zastosowanie odpowiednich substancji mitochondrialnych, oczywiście w odpowiednich dawkach. Czy jesteśmy w stanie jako niefachowcy stwierdzić, że nasze mitochondria nie działają prawidłowo? Jakie symptomy sygnalizują, że coś złego dzieje się w naszym organizmie? Przykładowo u dzieci, które urodziły się z uszkodzeniami mitochondrialnymi, rozpoznaje się natychmiast uszkodzenie wzroku, uszkodzenie słuchu, problemy z sercem. Przy mitochondriopatiach, o których rozmawialiśmy, te uszkodzenia następują bardzo powoli. Oznacza to, że początkowo w ogóle nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. W naszych komórkach znajduje się około 1600 mitochondriów. Jeśli uszkodzonych zostaje 20-30%, nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Odczuwamy to na przykład wchodząc po schodach lub gdy nasze serce zaczyna wolniej pracować. Właśnie to jesteśmy w stanie zauważyć. Podobnie pierwsze kłopoty z pamięcią czy obniżona siła mięśni. Oczywiście również osłabienie wzroku. Trafnym przykładem jest tutaj AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. To typowy przykład choroby mitochondrialnej, która powoli może niestety prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Wobec tego, czy możemy stwierdzić, że medycyna mitochondrialna ma niezmierzony obszar działania? Tak wiele zależy przecież od mitochondriów. To jest właśnie tak bardzo fascynujące w medycynie mitochondrialnej. To, że dzięki jednej organelli możemy wziąć pod uwagę tak szerokie możliwości zastosowania w tak wielu jednostkach chorobowych. W przeciwieństwie do tak zwanej medycyny redukcyjnej, klasycznej, gdzie osobno, według danych dyscyplin medycznych, zajmujemy się oczami czy sercem, dzięki medycynie mitochondrialnej skupiamy się na aktywowaniu i ochronie mitochondriów. Dzięki temu mamy zupełnie nowy wymiar terapii porównywalny do genetyki, gdzie mamy do dyspozycji 4 litery i 21 aminokwasów i różnorodność możliwości. Mitochondria potrzebują około 30-40 substancji. To wystarczy do zastosowania w terapii praktycznie wszystkich jednostek chorobowych. Rozmawiamy o substancjach, które nazywa Pan substancjami mitochondrialnymi lub mitoceutykami. Czy są to jakieś specjalne substancje? Czym różnią się od ogólnie dostępnych suplementów diety? Jeśli weźmiemy pod uwagę komórkę, to pewna grupa substancji mitochondrialnych to rzeczywiście suplementy diety. Proszę zwrócić jednak uwagę, że suplementy diety są w małych dawkach. Zezwala się na ich stosowanie tylko w małych dawkach. Oznacza to, że one po prostu nie działają. Dobre odżywianie pozwala praktycznie na pokrycie zapotrzebowania tak niskich dawek. Jeśli jednak mamy do czynienia z dysfunkcją mitochondrialną, mitochondriopatią, musimy zastosować substancje o bardzo wysokim stopniu czystości, czyli w odpowiednio wysokiej dawce. Tylko wtedy takie działanie jest efektywne. Miejscem docelowym są tutaj mitochondria. Dane substancje powinny dotrzeć do mitochondriów. By taki efekt uzyskać, potrzebujemy zupełnie innej kinetyki, zupełnie innego dawkowania, właśnie takiego, które będzie gwarancją dotarcia do mitochondriów. Dobrym przykładem jest tutaj witamina B2, inaczej riboflawina. W aptece mogę zakupić witaminę B2 w dawce około 5-10 mg. Ale przy takiej dawce mitochondria pękają ze śmiechu. Nasz organizm potrzebuje około 500 mg witaminy B2. Riboflawinę bardzo efektywnie stosuje się głównie przy migrenie, zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Potrzebne jest jednak odpowiednie dawkowanie, żeby terapia była skuteczna. Jeszcze jedna ważna rzecz. Popularne suplementy diety nie są tak przygotowywane jak mitoceutyki.
Specjalnie przygotowywane? Ma pan na myśli ich wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania? Bezpieczeństwo stosowania jest bardzo ważną rzeczą, ponieważ w medycynie mitochondrialnej stosujemy wysokie dawki. Wszystkie mitoceutyki, wykluczając jedynie selen czy witaminę B, można przyjmować bez obaw w dużych dawkach. Warto znać graniczny poziom danej substancji, od którego powinniśmy podnosić poziom. Dla przykładu, takim poziomem we krwi dla koenzymu Q10 jest 2,5 do 3 mikrogramów. Skąd wiadomo, że mamy niedobór danej substancji we krwi? Jak możemy to stwierdzić? Na szczęście mamy bardzo dobrą diagnostykę, gdzie możemy mierzyć poziom bardzo wielu substancji mitochondrialnych. Na przykład poziom koenzymu Q10, poziom witaminy D3, bardzo ważny, poziom witaminy B12, poziom witaminy K i tak dalej. Możemy również mierzyć poziom manganu, sodu, potasu. Niestety nie zmierzymy poziomów wszystkich substancji mitochondrialnych. Dlatego warto wiedzieć, że pierwszym symptomem niedoboru substancji mitochondrialnych jest zmęczenie, znużenie, osłabienie pewnych funkcji organów, brak siły. Czy możemy powiedzieć, że któraś z substancji jest najważniejsza dla mitochondriów? Jeśli tak, to dlaczego? Wyjaśnienie tego. Musimy rozpocząć od wyjaśnienia, czym jest łańcuch oddechowy wewnętrznej błony mitochondrialnej. Otóż w zależności od tego, co jemy, a następnie co zostaje przyswojone przez komórkę i przekształcone w cyklu Krebsa, zostają nagromadzone elektrony, które wędrują sobie w łańcuchu oddechowym, jak po drucie do poszczególnych kompleksów. Mówimy tutaj o dokładnie 5 kompleksach. 5 kompleks indukuje ATP, adenozynotrójfosforan, czyli nośnik energii chemicznej w metabolizmie komórki. Najważniejszą substancją w kompleksie pierwszym jest witamina B3. W kompleksie drugim najważniejszym jest riboflawina, witamina B2. Natomiast między kompleksami pierwszym i trzecim oraz między drugim a trzecim najważniejszą substancją jest koenzym Q10. Następna bardzo ważna substancja, najważniejsza do transportowania energii, to magnez. Ale tu uwaga, dawka to minimum 600 mg. Dawka witaminy B2 to 400 mg, B3 pomiędzy 300 i 2000 mg. Pamiętajmy, zawsze odpowiednie, skuteczne dawkowanie. Obecnie diagnostyka jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Dlatego też we współpracy z doktorem Bodo-Kuklińskim oraz kilkoma laboratoriami udało nam się wykonać ogromną pracę nad diagnostyką poziomu stresu oksydacyjnego. Jest to niezwykle istotne ze względu na to, że najgroźniejszym dla naszych mitochondriów jest stały stan zapalny, wynikiem którego jest wystąpienie stresu oksydacyjnego. Do powstania największych uszkodzeń mitochondrialnych dochodzi w wyniku mobbingu, w wyniku traumy, na przykład po stracie dziecka, lub w wyniku długotrwałego stresu po traumatycznych przeżyciach. Tego rodzaju sytuacje mają największy wpływ na uszkodzenia mitochondriów. To właśnie nazywamy stanem zapalnym. Ten stan zapalny można redukować, przyjmując między innymi kwas omega-3, selen, koenzym Q10, witaminę E czy witaminę K2 i tym podobne. Chodzi o to, by jak najskuteczniej doprowadzić do zahamowania stresu oksydacyjnego. Jeśli w porę skutecznie nie zadziałamy, może dojść w naszym organizmie do powstania stresu nitrozacyjnego, czyli wyższego stadium stresu oksydacyjnego. Stres nitrozacyjny działa na nasze mitochondria jak ładunek wybuchowy, nieodwracalnie je uszkadzając. Aby zmierzyć poziom stresu nitrozacyjnego, należy zastosować bardzo prosty test, a mianowicie test z moczu, w którym mierzy się molekuły cytruliny. Na jego podstawie wiemy, czy mamy podwyższony czynnik stresu nitrozacyjnego. Jeśli jest on podwyższony, wówczas może dojść do reakcji wolnych rodników z tlenkiem azotu i powstaje nadtlenoazotyn. I to już jest bardzo niebezpieczne zjawisko. By do tego nie dopuścić, należy ujarzmić tlenek azotu dzięki witaminie B12. Ważne, żeby witamina B12 była w obecności biotyny, bo to gwarantuje bardzo duży stopień przyswajania. Witaminę B12 w formie zastrzyków należy przyjmować wówczas, gdy przyjmujemy inhibitory pompy protonowej hamujące wydzielanie soku żołądkowego. Wysoce niewskazane jest przyjmowanie leków z pantoprazolem przy refluksie, czy leków hamujących wydzielanie kwasu żołądkowego, ponieważ skutkuje to poważnym brakiem witaminy B12 w organizmie. Tutaj dochodzimy do następnego zagadnienia, jakim jest negatywne działanie leków na mitochondria. Tutaj polecam bardzo dobrą książkę
książkę autora Uwe Grubera Mikroskładniki odżywcze, tuning metaboliczny, w której autor podaje, jak szkodliwy wpływ na mitochondria mają poszczególne leki, szczególnie antybiotyki, ponieważ mitochondria były niegdyś bakteriami, są niezwykle wrażliwe na działanie antybiotyków. To bardzo ważna informacja dla rodziców. Nadmierne stosowanie antybiotyków u dzieci powoduje szereg skutków ubocznych, między innymi prowadzi do utraty słuchu. Również innego rodzaju leki mają negatywny wpływ na nasze mitochondria. Na przykład statyny obniżają poziom koenzymu Q10 oraz witaminy D3. Stąd biorą się na przykład stałe, intensywne bóle mięśni. Jak widzimy, zastosowanie substancji mitochondrialnych to bardzo, bardzo rozległe spektrum. Trudno tutaj mówić o jednej, najważniejszej. Dziękujemy pięknie, panie doktorze Enzmann. Dziękujemy bardzo wszystkim widzom za dzisiejsze spotkanie. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia.